Spotkanie autorskie zaplanowane na sandomierski międzypokoleniowy festiwal literacki Generacja Słowa rozpoczęły się w poniedziałek od Radosława Romaniuka, autora potężnej biografii Jarosława Iwaszkiewicza pod tytułem Inne życie. Świadomy wybór międzypokoleniowy i regionalny, taki charakter ma nasz festiwal Generacja Słowa. I szukając postaci związanych literacko z Sandomierzem, ale także nie tylko literacko, tych, które tutaj przebywały, tworzyły, oczywiście nie mogliśmy zapomnieć o Jarosławie Iwaszkiewiczu, a przez pryzmat osoby, która mogłaby najlepiej, najciekawiej opowiedzieć właśnie o tym polskim znaczącym literacie. O znaczącym literacie, a takim był niewątpliwie Jarosław Iwaszkiewicz, opowiadał Radosław Romaniuk, jednocześnie promując dwutomową własnego pióra biografię wielkiego pisarza. Gość festiwalu wyjawił, dlaczego zajął się Iwaszkiewiczem. Wydawało mi się, że ja widzę pewne rzeczy, których nie widzą inni. Tutaj właśnie tak, że tak powiem, przerzucam się od jakiejś szalonej skromności do pewnej megalomanii. I chciałem sprawdzić, czy potrafię. Iwaszkiewicz jest jednym z najważniejszych polskich twórców w ogóle. Wydaje mi się, że my jesteśmy jeszcze w takim momencie, gdzie dużo bardzo z jego życia rozumiemy i z jego dylematów, w odróżnieniu na przykład od dylematów Mickiewicza, Słowackiego czy Norwida. A myślę, i tutaj powiem całkowicie poważnie, że to jest mniej więcej ten format, i format literacki, i format biografii. Czy wydał mi się tak złożoną, tak interesującą, barwną, niejednoznaczną osobowością, że właściwie jest to największe wyzwanie. Zresztą po napisaniu już Innego życia kilka osób mnie pytało i zawsze to pytanie uznaję za bardzo właściwie absurdalne. No to o kim teraz napiszesz biografię? I ja nie widzę nikogo takiego. Czasem odpowiadałem żartem, że o Tołstoju bym napisał, ale brak mi zasięgu. No to teraz nie napisałbym o Tołstoju z różnych innych jeszcze powodów, ale to jest tylko tak. Tołstoj, Iwaszkiewicz i nikt. Romaniuk Inne życie pisał przez 12 lat. Bardzo dobrze wspomina ten okres, który dla niego samego też był innym życiem. Korzystał ze źródeł pisanych, ale także ustnych wspomnień. Część biografii powstała w Sandomierzu. Też rozmowy z ludźmi, bo ja jeszcze się, że tak powiem, otarłem o ludzi bardzo Iwaszkiewiczowi bliskich. Też trochę podróże, pewne wątki sandomierskie pisałem w Sandomierzu. Sylwia Radzimowska-Zasuwa z Muzeum Zamkowego w Sandomierzu wzięła udział w spotkaniu z kilku względów. Muzeum Zamkowe, a tak ściśle mówiąc dział literatury, przygotowuje na październik wernisaż wystawy o Jarosławie Iwaszkiewiczu i jego sandomierskich związkach, więc dzisiejsze spotkanie z panem Romaniukiem jest świetną okazją do rozmowy z kimś, kto twórczości Iwaszkiewicza poświęcił wiele czasu. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić pana Romaniuka do współpracy z nami także. Chciałam poznać twórcę, z którego książkami się spotkałam, bo pan Romaniuk też prowadzi podcasty internetowe, które słucham. W autorskim wieczorze uczestniczyli też krewni Jarosława Iwaszkiewicza. Jerzy Strzyż, STV Info.